Cześć, nie mam dzisiaj za dużo czasu, więc będzie krótko. Hasło Junior Full Stack Developer. Błagam. No, nie wiem, kto wpadł na coś takiego. Nie wiem, kto w swoim mózgu wymyślił w ogóle takie określenie jak Junior Full Stack Developer. A więc słuchaj, jeśli jesteś po studiach informatycznych, po 5-letnich, to być może będziesz się nadawał na takie stanowisko. Po 5 latach nauki, solidnej nauki, pod warunkiem, że to były dobre studia, może rzeczywiście można o tobie powiedzieć, że nadajesz się na stanowisko junior full stack developer. Ale jeśli jesteś osobą, która chce się przebranżowić i powiedzmy, nie wiem, uczy się programowania od pół roku, czy nawet od roku, po prostu zapomnij. Junior full stack developer, nieważne w jakiej by to nie było technologii, musi się dobrze obracać w backendzie, we frontendzie i powinien jeszcze znać przynajmniej część wiedzy dotyczącej DevOpsów, dotyczącej administracji, dotyczącej zarządzania. No, jest po prostu ogrom, ale to ogrom informacji. I to jest strasznie zły pomysł, ale po prostu strasznie zły pomysł. Ja nie wiem, dlaczego niektórzy pracodawcy robią takie ogłoszenie. No, to jest bez sensu. Bez sensu. Niech poszukają dobrego frontendowca początkującego albo dobrego backendowca początkującego. I niech napiszą w tym ogłoszeniu, że będą chcieli, żeby ta osoba rozwijała się później również w kierunku czy frontendu, czy backendu, w kierunku full stacka. Okej, to jestem w stanie zrozumieć. Naprawdę. Ale poszukiwanie junior full stack developera? No nie, no proszę was. Nawet nie rób takiej głupoty, nawet nie myśl o czymś takim. Bo tylko zmarnujesz kupę czasu, a efekt będzie taki, że będziesz wiedział troszkę z backendu, trochę z frontendu, może trochę z administracji i z niczego nie będziesz wiedział tyle, ile powinieneś, żeby naprawdę zacząć swoją pracę jako junior w czymkolwiek. Ok? Więc jeszcze raz. Junior full stack developer, trzymaj się od takiego ogłoszenia z daleka. Dziękuję ci pięknie i co? No i zapraszam cię już wkrótce na kolejny odcinek. Pa, pa!